Cześć kochani, z tej strony ciocia Ania. Czy widzicie te małe zielone listki? To znak, że w końcu mamy wiosnę. Wiosną wszystko budzi się do życia. W tym odcinku pokażę Wam, jakie ptaki przylatują do nas wiosną. Pokażę Wam również, jakie zwierzęta budzą się wiosną z zimowego snu. Pokażę Wam również pierwsze wiosenne kwiaty. Jesteście gotowi? Zaczynamy! Wiosną dni robią się dłuższe. Mamy więcej godzin ze słońcem i zaczyna się robić cieplej. To wszystko sprawia, że ospała po zimie przyroda na nowo budzi się do życia, a ptaki, które opuściły nas jesienią, wracają. Chyba najbardziej znanymi ptakami, które przylatują do nas wiosną, są bociany. Bociany białe, bo najczęściej to ten gatunek spotykamy, charakteryzują się długimi, czerwonymi nogami, białym upierzeniem z czarnymi lotkami na skrzydłach, a także długim, czerwonym dziobem. Bociany mieszkają w gniazdach, które znajdują się na wysokich, starych drzewach, budynkach gospodarczych, a także na słupach energetycznych. I chyba najczęściej zobaczymy je właśnie na słupach. Dlaczego? Dlatego, że na wsiach zaczyna brakować starych drzew, a słupów, które niezbędne są do przekazywania mieszkańcom wsi prądu, nie brakuje. Bociany budują gniazda wysoko i w odsłoniętych miejscach. Przede wszystkim ze względu na łatwość odlotu i przylotu. Raz w roku samica bociana składa jaja. Zazwyczaj są to 4 jaja, z których po około 33 dniach wykluwają się młode bociany. Czym żywią się bociany? Otóż może Was zaskoczę, ale nie tylko żabami. Bocian zjada wszystko, co jest w stanie chwycić swoim dziobem, a więc na przykład bociany jedzą pasikoniki, dżdżownice, ślimaki, gryzonie, małe ryby, a nawet pisklęta innych ptaków. W drugiej połowie sierpnia nasze bociany lecą do Afryki, gdzie spędzają zimę. Nie budują tam raczej gniazd. Najadają się dosyta szarańczą, która w okresie zimowym bardzo często niszczy północnoafrykańskie uprawy. W ostatnich latach w Polsce zauważono, że zwiększa się liczba bocianów czarnych, które są nieco mniejsze od bocianów białych i gniazdują w lasach w trudno dostępnych miejscach. Inne ptaki, które wiosną również przylatują do Polski, to na przykład skowronki. Skowronki nie zimują w Polsce. Zimne miesiące spędzają w krajach należących do basenu Morza Śródziemnego lub w Europie Zachodniej. Jest tam zimą cieplej niż u nas. Posłuchajcie śpiewu skowronka. Mówi się, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale to właśnie przylot tych ptaków zwiastuje nam nadejście cieplejszych dni. Jaskółki pojawiają się dopiero w połowie kwietnia. To małe, zwinne ptaszki, które tworzą swoje gniazda pod gzymsami w ścianach budynków, a czasem pod mostami. Gniazda jaskółek powstają z mułu, gliny i ich śliny. W środku wyścielone są piórkami, sierścią i drobnymi źdźbłami. Zostawmy na chwilę ptaki przylatujące do nas na wiosnę i skupmy się na tym, jakie zwierzęta budzą się wiosną z zimowego snu. Czy potraficie podać chociaż jedno takie zwierzę? Jestem pewna, że tak. I jestem również pewna, że pomyśleliście tutaj o niedźwiedziach. Macie rację. W Polsce niedźwiedzie możemy spotkać w Tatrach, Beskidach i Bieszczadach. Wiosną z zimowego snu budzą się także jeże. Kiedy jeże się budzą, są bardzo głodne. Ze smakiem będą więc zjadać dżdżownice, ślimaki, owady czy nawet padlinę. Oprócz jeży wiosną wybudzają się także nietoperze. Nietoperze budzą się zazwyczaj na koniec marca. Wiosną robi się wszędzie niezwykle zielono. Drzewa wypuszczają pierwsze liście, a na ziemi pojawiają się kwiaty. Charakterystycznymi dla początku wiosny kwiatami są na przykład krokusy, śnieżyce wiosenne, tulipany czy pierwiosnki, zwane również prymulkami. Wiosną kwitnie też forsycja, krzew, który ma mnóstwo delikatnych żółtych kwiatków o podłużnych płatkach. Na pewno widzieliście też kwitnącą leszczynę. Na jeszcze bezlistnych drzewach pojawiają się długie, zwisające kwiatostany, w których mnóstwo jest żółtego pyłku.
Zdradzę Wam, że są to kwiatostany męskie. Żeńskie kwiatostany są bardzo malutkie i mają kolor karminowy. Karminowy, czyli taki intensywny, głęboki czerwony. Czasem możecie go pomylić z bordowym. Wiosną na wierzbach pojawiają się bazie, nazywane również kotkami. Bazie zawiązują się już na koniec lata, ale wtedy nie są dla nas widoczne. Bazie są często używane do dekorowania koszyczków wielkanocnych, ale o tym opowiem Wam w jednym z kolejnych odcinków. W tym odcinku to już wszystko. Jak widzicie, wiosną bardzo, bardzo dużo dzieje się w przyrodzie. Pod filmikiem, jak zawsze, znajduje się link do rysunku, który przygotowała dla Was ciocia Asia. Tym razem na rysunku znalazły się kwiatki. Ciekawe, czy potraficie je nazwać. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nie ominęły Was kolejne odcinki. Do zobaczenia następnym razem. Pa! A, jeszcze jedno, zapomniałam. Jeśli podoba się Wam to, co robię i chcielibyście podziękować mi za to jakąś taką wirtualną kawą, to możecie to zrobić. Szczegóły dotyczące tego, jak postawić mi wirtualną kawę, znajdziecie również w opisie do filmiku. Oczywiście ja się wirtualną kawą, którą od Was otrzymam, podzielę z ciocią Asią. No to co? Do zobaczenia następnym razem. Pa!